mają po 3 miesiące. Nie za 20, to o 12 tam się wiecie. No dobra. Ja tu byłem raz w Kulczance. Jakbym wiedział, to bym skończył. Tak, ja tu przyjeżdżamy często z Marylką i przyjeżdżałem z Bolesławcą. Ja tu mieszkam na. Dziękuję bardzo. Dzisiaj nie wygrają, ale jak nowy nie ma. Musimy, nie mam innego. Nie macie szans. A z kim? Z SLD? Nie, z nikim. Nikim nie macie. Masz, Darek. A ty co? Rób, a nie, Marcin zrób. Idź, idź, panu nie tam. Co? Co? No, rozumiem, że to było. Słuchaj? Chodź. Co się nie rozbudowuje? To co, ty będziesz z kamerą chodził, a my z wózkami? Albo na... O... Proszę głosować na Unię Pracy. Unia Pracy, lista numer 1. Jest to pierwsza partia, która nie dzieli, a łączy. Są wśród nas ludzie o różnym przeszłości. Są ludzie, którzy byli kiedyś w PZPR-ze, którzy byli w Solidarności. Wreszcie są tacy, którzy nie byli do niczego. Ale proszę.
szczęścia nie miał raczej, za to pecha miał, ale miał klasę i żył tak jak chciał. Padł do bardzo sobie ruszować na scenę, a go nie. A po czterech już ktoś na mnie płakał. Ktoś z psychicznym galacem, co jest był na mnie i nadziei stracił. Zbiorowym, wynegocjowany ze związkami, z właścicielem. Zakład jest na tyle bogaty, ma na tyle dobrą sprzedaż, że można coś takiego postawić, bo naprawdę patrzyłem na tych ludzi, rozmawiałem, czterobrykadówka jest naprawdę wykańczająca. Ona także, tak jak powiedziałem, oddziaływuje niezbyt dobrze na rodziny, bo to jest raz rano, raz po południu, raz w nocy. I są na przykład osoby, które nie powinny w ogóle takiemu trybowi być poddawane pracy. Panie Przewodniczący, wiem, że Pan się spieszy, że Pan teraz chce jechać do okręgów, do miejsc głosowania na wsi. Dlatego serdecznie Panu dziękuję, chyba że zechciałby Pan... Chciałem coś jeszcze zapowiedzieć, ponieważ mamy dzisiaj w Pile i trochę spóźnię się na spotkaniach, szczególnie w Miastku, czyli w Pilskie województwie, ale do Czarnkowa zdążę. Także Wielkopolska. Wielkopolska, pojutrze w Gorzowie i następnym dniu także w Zielonej Górze. Panie Przewodniczący, ale także zapraszam jeszcze na bardzo króciutką opowieść o Wieruszowie, dlatego że Pan, który siedzi w mojego boku, jak powiedziałam, już w Wieruszowie nie mieszka, ale bardzo dużo o Wieruszowie wie, chciałby opowiadać i myślę, że to będzie dla Pana także bardzo ciekawe. Kilka takich historycznych refleksji, historyczno-socjologicznych refleksji na temat Wieruszowa. Znaczy tego Wieruszowa, z którego ja pochodzę, już nie ma, bo to jest tak, jak kiedyś było tu 3000 mieszkańców, a jeszcze przed wojną, jak moi rodzice żyli, było chyba 8000, z czego jednak większość pochodziła z Wieruszowskiego. Thank you.
rozumiemy znakomicie i radość zwolenników sojuszu, że sojusz wygrał i, że tak powiem, niechętne reakcje przeciwników, ale bardzo prosimy, że zanim Państwo te swoje uczucia wyrażą, żeby pozwolić nam i odczytać z jednej strony te wyniki, z drugiej strony pozwolić skomentować politykom wyniki wyborów, jakie przed chwilą otrzymaliśmy. Pierwsze miejsce, jak powiedziałam, SLD. Drugie miejsce AWS, 29,37% głosów. Prosimy jeszcze liderów AWS-u o przybycie do nas na scenę, bo nie mamy tu nikogo. Trzecie miejsce Unia Wolności, 9,7%. Następnie Ruch Odbudowy Polski, 7,85%. PSL. Dziękuję bardzo, dziękuję za te odgłosy entuzjazmu. Każdy głos entuzjastyczny przyjmujemy z najwyższym szacunkiem. Dziękuję mieszkańcom Wieluszowa. Dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję wszystkim tym, którzy stworzyli wspaniałą imprezę, wspaniałą zabawę, którzy przyjmowali nas tak ciepło, tak gorąco. Dziękujemy wszystkim ludziom Wieluszowa za wspaniały wynik. Prosimy o powtórkę 21 września. Lista numer 6. Wszystkiego. Z wami bardzo krótko, ale bardzo wam dziękujemy za ten bardzo dobry wynik. Krótko, cztery rzeczy. Pierwsze, pamiętacie, co było w 93 roku? Prawica poniosła totalną klęskę. Dziś widać, że na prawej stronie polskiej sceny politycznej wyrosło bardzo silne ugrupowanie, które ma realną szansę, cały czas ma realną szansę pokonać postkomunistów. Druga sprawa. Widzicie, przykro mi to mówić, ale że nie opłaca głosować się na mniejsze ugrupowania, które nie mają szansy na wejście do parlamentu, które nie mają szansy na zrealizowanie swojego programu. Głosujcie na AWS. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Musimy się spieszyć, bo o godzinie 19 wyłączają nam prąd, dlatego wybaczcie, ale będzie krótko. Ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za wynik. Startowaliśmy z szóstej pozycji, zajęliśmy trzecią pozycję. Jest to wielki sukces, albowiem jesteśmy pierwszą partią, która osiągnęła tak duży wynik. Przypominam, że pierwszy i drugie miejsce to są dwa duże bloki, gdzie jest mnóstwo partii, mnóstwo związków zawodowych. My jesteśmy partią centrową, wyraźnie widać, że jest oczekiwanie i zapotrzebowanie.